Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, przyszła do nas jesień, ale taka brzydka i szara. Ta złota chyba już się chyli ku końcowi. Natomiast u mnie w serduszku już Boże Narodzenie. Już od jakiegoś czasu trwają przygotowania. Pewnie widzicie, że moja buzia wygląda teraz trochę dziwnie, dlatego ja dzisiaj będę tylko lektorem tego filmu. Jego twarzą będzie mój jakże przystojny mąż, gdyż jesień sprzyja różnym zabiegom kosmetycznym. Też się na takie zdecydowałam i dzisiaj jeszcze nie mogę zrobić makijażu, więc żebyście nie musieli na to patrzeć. To popatrzycie na Andrzejka, że on jest taki śliczniutki. Dzisiaj myślę będzie fajny film. Jestem przekonana, że jeżeli lubicie content świąteczny, to widzieliście ten sklep już milion razy. Ja wybieram się do niego co roku, jeszcze nigdy nie dotarłam i dzisiaj nastanie ta wielkopomna chwila. Mamy wolne, jest poniedziałek. Więc gdzie jedziemy? Jedziemy do Flora Point. To jest gdzieś koło Gocławka, jakiś Anin, Toyota Radość, tak mi się kojarzą te klimaty, nie? Tak, tak. Więc właśnie w sumie tak. Trochę daleko, w sensie to jest na końcówce Warszawy, nie? Ale jedziemy zobaczyć i są tam śpiewające renifery i w ogóle... I są ciasteczka od Urszy, zjemy eklera pistacjowego. No. Więc będzie fajnie i zabieramy was ze sobą. Dotarliśmy na miejsce i na wejściu wita was mroźna kraina, która wygląda imponująco. Oczywiście jest guzik, można nacisnąć i wtedy cała ta instalacja zaczyna grać muzyczkę. No, kolenda leci, ekstra to jest. Dużo pięknych dekoracji. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta choinka. W ogóle te gałązki, jakie to jest piękne, te kryształki, czy wy to widzicie? No ale dobra, to nie wszystko, no bo jeszcze mamy pingwinki, czy tam misiaki po drugiej stronie, jedno i drugie w zasadzie. Kolejna piękna choinka, chociaż muszę powiedzieć, że ta podoba mi się bardziej. Żyrandole też w klimacie. No i ten środek wygląda absolutnie przepięknie. Robi to ogromne wrażenie. Trzeba kupić bilet, prawda? Fajnie. Ile kosztował bilet? Nie wiem. 3 dyszki tak? Za osobę, tak. I słuchajcie, jeżeli coś kupicie, no to jakby ta kwota tego biletu zostanie potrącona od waszych zakupów, więc na pewno tu coś dzisiaj kupimy. Ale pięknie wyglądają te rzeczy. No, w sensie, tak nawet się myślałem, że to będzie taki totalnie mi się nie będzie podobało, a mi się podoba na wejściu. Fajnie jest. Lecimy wydawać pieniądze, ale będzie ekstra. Nie mogę, słuchajcie, sobie wyobrazić, ile to musi być pracy, żeby to wszystko tak pięknie ustawić. Co ci się podoba? No bo zawsze są te skrzaty, moja mama lubi te skrzaty, a ten jest taka odjechana wersja renifera. Śmieszny, no, bardzo śmieszny. Ale tutaj też jest ładny ten reniferek, zielony. Taki beżowo-złoty, no, welwetowy, no, bardzo fajny. Ile kosztuje? O, patrz, dużo tańszy, 179 zł. Ten szklany, który nam się podobał, kosztował 330. Ale dużo bardziej się te szklany podobało, w sensie, no, tak. O, tutaj są te szklany, tylko chyba mniejsze, tamten był chyba większy. Nie, taki sam. Tak? No, ale ogólnie tak pierwsze wrażenie, że jak ktoś lubi magię świąt i... Bardzo ładne, słuchajcie. I chcecie kogoś obdarować czymś, to tutaj jest mega duży pomysł na prezenty. No, i te dziadki. O, to też mi się podoba. Tak, bardzo ładne. I ten konik też mi się podoba. To takie w klimacie takim tyciowym, ale fajne. O, zobacz, jaki ładny ten jelonek, ten z tą tacą. A, to już nie moje klimaty. No, ale w ogóle bardzo dużo jelonków tutaj jest. Jakby cała kolekcja jest jelonkowa. Bardzo mi się podobają też te choineczki. Mega urokliwe. O, tutaj girlandy i wianki. No, ten z Pepko to nie ma podjazdu. Nie to, żeby był brzydki, no wiecie, ale no jednak te robią lepsze wrażenie. Strasznie mi się podoba ten biały. Piękny to jest. Zresztą, ale w sumie ten czerwony też ładny.
w ogóle powiem ci, że mam teraz takie, że trochę żałuję, że mamy złote ozdoby, bo chyba chciałabym mieć czerwoną choinkę. Bombki zawsze można kupić, ale ja mam tak wyraźnie, że rzeźko tu jest. Troszkę sobie zgadzam te śmieci. Dobra. Proszę bardzo. Jezu, wszystko tu jest przepiękne. Ojejku, kolejna wystawa, można kliknąć guzik, idźmy tam. On mnie woła. Co się wydarzy? O Jezu, kolejka ruszyła. Czy to widzicie? Jaki sztos. Ej, w ogóle mega fajna jest obsługa. Wszyscy wiedzą, że ludzie tu przychodzą i się zachwycać i jakby robić zdjęcia i po prostu też patrzeć i mają z tym luz. Ale ekstra instalacja. O Jezu, coś czuję, że spędzimy tu dużo czasu. Nie wiem, w sensie chłodno jest, nie? To jest rzeźko, no bo to jest taka, wiecie, hala i po prostu macie daszek. Na głowę wam nie pada, no ale grzania to tu jakoś specjalnie nie ma. Wszyscy chodzą raczej w kurtkach. Tutaj roślinki chyba takie prawdziwe, co? Ta czerwona jest mega ładna. No były też. Znaczy te, co ja patrzyłam, to już były gotowe, ale były też po prostu zwykłe wianki. No i oczywiście te zwykłe wianki to były takie prawdziwe wianki z prawdziwych iglaków, a nie że takie plastyczane. Ładne, ale chyba nie nasze klimat. A pojawiają się już gwiazdy betlejemskie, jeszcze nie widziałam. No też się rozglądam za gwiazdą, bo gwiazdę to bym już chętnie kupiła. Ale dobra, idziemy dalej. W ogóle macie, patrzcie, kierunek zwiedzania. Strasznie mi się podobają te girlandy. Jeżeli kiedykolwiek dorobię się domu, to schody będą tym oplecione na bank. No chyba, że zrobimy dom parterowy, to pokrzyżuje mi to trochę plany. O Boże, tam są te renifery, idziemy tam. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie, no to jest po prostu magiczna kraina. Fajnie. Tak dla dzieciaka, nie? Tak, żeby chcemy się... wziąć jakiegoś pluszaka dla Adasia? O, ale super, to jest skrzynka na listy. Ja bym chciała znaleźć taki znaczek, że Santa, że w tą stronę i normalnie postawiłabym na klatce przy drzwiach. Chyba na naszej. No w sensie, że przy drzwiach, koło wejścia do mieszkania. No. Masz taką stópkę, że Santa tutaj. Czy ja chcę to wziąć? Andrzejowi spodobał się miś. Fajny, nie? No, mega uroczy. Bardzo, bardzo ładny bałwanek. Zobaczcie, co tutaj się wydarza. Dziadek do orzechów za jedyne 22 100 zł. Jest gigantyczny. Naprawdę. Normalnie byśmy wzięli, ale dla ci się nie zmieści. Bardzo zabawne. No, w sensie bardzo mi się też podoba ten motyw tej laski cukrowej. Bardzo fajnie to wygląda i tych ogólnie słodyczy. Ale ja chyba wolę, jak choinka jest taka jednak tematyczna, że albo jest złota, albo złoto-biała, w sensie, że ma, nie wiem, 2-3 kolory, ale nie 50. Czajcie, o co chodzi? Nie lubię, jak jest milion różnych ozdób. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pięknie wyglądają te wystawy. Idziemy dalej. Bardzo słodki klimat. Jeśli ktoś z was ma córkę i robi jej osobną choinkę albo po prostu zimową krainę w pokoju, to myślę, że ta ilość różu jest adekwatna dla młodej damy. No. Jezu, te dziadki. Niektóre są takie creepy, ale te tutaj są takie, że mają takie przyjemne te buzie. Oj, Jezu, zobacz ten z babeczką, ten malutki. No cute. O, laski cukrowe. Czy to jest prawdziwa laska taka do jedzenia? Dziwne, że tak.
Manufaktura cukierków. Sztos. Maszyny do... z gumami. Maszyny z kuleczkami. No zobacz, taki mały lizaczek. Nie, ja w sumie, a to jest takie prawdziwe candy cane, to smakuje tak jak candy cane, bo one są takie lekko jakby miętowe w smaku, no nie? Czy nie? Nie wiem, można wziąć. Chyba tak. Jak lubisz, to spróbujemy. Bierzemy jeden na spółę? Może być. Dobra. O, tu jest ich więcej. Są różne rozmiary. Chciałam powiedzieć Adaś z bałwankiem, ale nie, to jest Andrzejek z bałwankiem. O, nowa piosenka. Zobacz, jakie duże! Zobacz, jak gigantyczne i to w choineczkę ułożone. Ekstrawianek. Te torty, no to jest takie słodkie. Czy my dotarliśmy do Urszy? Chyba tak. Dotarliśmy do Urszy, więc trzeba zjeść ciasteczko. I dotarliśmy do krainy disco. Pojechana na maksa, totalnie nie w moim klimacie. Ale no nie można powiedzieć, że jest to brzydkie. Wygląda to kozacko, ta choinka w te kule dyskotykowe to sztos. O, bardzo ładne choinki. Kolejne jelonki, tylko tym razem kolorowe, bardzo ładne. Jak widzicie, są dwa rodzaje, całe walurowe albo ze złotym porożem. Nie wiem, czy to widać, więc wam tu pokażę. Ej, fajny ten wazonik z ustami. Większe jelonki. W ogóle nie pamiętam tego, nie sprawdzałam, ale można tutaj będzie poszukać i ludziom wkleić. Patrzyłam kiedyś, ile kosztują te renifery i one kosztują jakieś chore pieniądze. Jakie te, co grają? Te, co śpiewają, to no. Można je kupić? No. Znaczy nie wiem, czy tutaj są tylko w ramach wystawy, ale znalazłam je kiedyś w internetach. Czy tu są po prostu choinki? Ale piękne, zaraz pożałuję tej lidlowej, Andrzeju. I pół, 2,70. To za duża, my nie mamy takiego dużego mieszkania. W sensie nasze mieszkanie ma tyle. A ona ma jeszcze stojak. Sztuczne, no, ale wygląda jak prawdziwa. No, ale to jest, wiesz, jeszcze raz. Kraina dziadków do orzechów. Wow. To jest trochę przerażające. Dlaczego? Ta armia tych dziadków. Armia dziadków cię przeraża? Ej, ale super wygląda ta choinka. Nie no, w sensie piękne są te ozdoby, naprawdę. Jeżeli ktoś jest takim freakiem, że nie wiem, co 2 lata na przykład robi choinkę w innym stylu, albo nawet co rok, jak macie za dużo pieniędzy, no to tutaj można tak poszaleć. Przepiękne są te ozdoby, bardzo ładna ta kokarda. Te na górze to takie kokardkowe choinki też są. Też ładne, no. Super. Patrz, jest nawet Orient Express, taki świąteczny. O, jaki sosełek. Pięknie to wygląda. Chciałabym się kiedyś przyjechać takim pociągiem. Jest w ogóle taki pociąg, który jeździ właśnie w takim świątecznym klimacie. Andrzeju, pamiętasz, gdzie to było? Nie, ale może znajdę gdzieś na rolce. Zapisałam chyba sobie tą rolkę.
ale macie właśnie taki świąteczny ekspres i jeden jest taki stricte świąteczny, a jeden jest świąteczny i jedzie w tą stronę, gdzie jest ten taki zamek, który był inspiracją do Hogwartu chyba, no nie? Też było coś takiego? Czy mi się myli coś? Nie wiem. No ale dobra. Ten pociąg jest taki, że jest przeszklony cały, nie? Więc tak, no, więc tak bardzo magicznie to wszystko wygląda. Piękne są te ozdoby. Słuchajcie, nawet na górę trzeba patrzeć, żeby podziwiać. No te wianki, to jest po prostu kosmos. Jest w czym wybierać. O, jakie małe choineczki, też cute. Właśnie 2 złote, to w sumie nie tak drogo. Ej, patrz, Mikołajowy z Mikołajowym. No te laseczki są ekstra. Naprawdę kusiłoby mnie, żeby wymienić nasze ozdoby świąteczne i zrobić choinkę, która będzie cała czerwona. Albo właśnie w takim motywie trochę z tą laską cukrową. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj jest biały i czerwony. No przepięknie wygląda ta choinka. Nasza też mi się co roku podobała, żebyście sobie nie pomyśleli. Ma takie klasyczne kolory. Ona jest, no też, głównie złota i ma trochę bieli. Szklane, przeźroczyste. No, śliczne są. Tylko po prostu jakby no, ze świętami kojarzy mi się kolor czerwony. No, trochę tak. No nie? No ale nie ma co się oszukiwać. Nasze biało-złoto wykończenie choinki bardziej nam pasuje do kolorystyki w mieszkaniu. Tylko czy ta choinka musi być aż taka spójna z resztą? To jest Andrzej. Coś, co powinien sobie kupić pan Krzysiek. No tylko on ma chyba takiego ciemnego szyszyłka. No. O, patrz, tu jest ciemny! Panie Krzysztofie, zapraszamy do Flora Point. Piękna jest ta choinka. No, fajne, fajne. Więcej piesków. Jezus, zobacz. Z takim wiankiem w pysku. Jaki jajnik. Jezus, jakie to jest cute. O Boże, raj dla psiarzy. Nie masz nawet te bombeczki kości. No, nie, piękne. Jak ktoś lubi takie pojechane choinki, które nie są takie mono tematyczne, to naprawdę można tu mega szaleć. Kolejne misie. Też ładne. Bardzo ładne gałązeczki. A to jest cały koszyk chyba. O, przepraszam. Znowu ta biała choineczka. I myślę, że jak będziemy mieli robić zakupy, to się po nią cofnę. Bardzo mi się podoba. Co sądzisz, Andrzeju? Hmm? Te jelonki to są w każdym kolorze chyba. Więcej dziadków do orzechów, ale te już nie mają takiej przyjaznej aparycji jak te duże. Ale piękne kieliszki. Ja nie mogę, takie zimowe. Tutaj to nie wygląda tak ładnie, ale na tych... A to są te szampany, no. No, przepiękne. Ile on kosztuje? 38 zł. Idziemy dalej, moi drodzy. To jeszcze nie koniec atrakcji, ale tutaj po prostu wchodzimy już chyba do sklepu. Już chyba koniec jest tej mroźnej krainy. Tutaj będą już po prostu rośliny, donice. I tego typu sprawy. Czy my wracamy po te choineczki? No. Wracamy. Trafiliśmy do kolejnej zimowej krainy. Pięknie to wygląda. I tutaj macie bardzo dużo takich gadżetów też dla dzieci. Są zabawki, kolejki. O, bardzo ładne te choineczki. O, te. Piękna zastawa. Ta też mi się bardzo podoba. W choineczki. Kolejne jelonki. Nam się bardzo podoba ten szklany. Zrobiliśmy sobie zdjęcie jego wymiarów i zastanowimy się, czy nam wejdzie na toaletkę, czy nie będzie trochę za duży. Ale ładne kule.
O, ale super. Piękne są. Mniejsze, większe. Ja nie mogę, zobacz, jaka ciężarówka. Jeszcze w środku jeździ pociąg, widzisz? Ogromne jest to miasteczko, zobacz co tu się dzieje. Powiem wam, że można tu dostać niezłego oczopiąsu. Wydawało mi się, że już wszystko obeszliśmy, ale byliśmy daleko od wszystko. Tu jest tego znacznie więcej. O, wraciliśmy do doniczek, bo tutaj obok było wejście, faktycznie. Andrzej chodzi, już nosi gwiazdę betlejemską. Patrzcie, jak ładnie paruje. Mamy bigosik. Zrobiliśmy zakupy, a teraz jemy bigosik. Jak widać, paruje. Jest bardzo cieplutki. Chlebek też jest podgrzewany, więc fajnie, bo taka jest trochę jakby z niego grzanka. Trochę tak kruchy pod zębem. Ogólnie bigosik smaczny, ale wiadomo, no, ten babci i mamy jej lepsze. Smykamy, jemy. No i wróciliśmy już do domu. Łupy z Flora Point stoją. Chwilowo sztuczne habazie idą w odstawkę, schowamy je do szafy, a teraz będzie sobie tu stała gwiazda betlejemska. Obok stanęła nasza choineczka. Z łupów, z Flory mamy też cukiereczka i... Tylko bałwanka. Super jest, nie? Ale tylko bałwanka. No i już patrzyłam, Andrzej, i moim zdaniem ten jelonek będzie za duży. Bo on będzie mniej więcej wysokości jak ta gwiazda. No. Będzie przytłaczający. Jakby był taki mniejszy, ale te mniejsze były w tej wersji... Przezroczystej, a ładniejsza była ta mleczna. No i nawet patrzyłam, że nawet jakbyśmy chcieli go postawić gdzieś tam, to przy telewizorze jest za mało miejsca. No. Szkoda, ale to dobrze, że nie kupiliśmy, a mega mi się podobało, już byłem zdecydowany. No dobra, no to wydaje mi się, że w tym odcinku to będzie tyle. Wyszedł nam z tego trochę taki świąteczny teledysk. Fajnie było. Tak, dajcie znać, czy te dekoracje tam ustawione w tej florze wam się podobały, ale myślę, że to jest coś, co nie może się nie podobać. Ej, no w sensie nawet ja jestem taki nie za bardzo aż taki świąteczny, a mi się podobało, więc jak ktoś szuka inspiracji albo chce jakieś fajne ozdoby albo prezent dla kogoś, to uważam, że to jest super miejsce. No, dziękujemy wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!